A więc tak, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 1 do 11. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niebych bałwanów szliście, jak was prowadzono, dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dary uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Pierwsza rzecz, werset pierwszy, to jest świadomość. Świadomość tego, że dary duchowe funkcjonują i że my mamy być ludźmi wiedzącymi, jak one funkcjonują. I że one mają funkcjonować, mogą funkcjonować w nas. Drugi i trzeci werset pokazuje, że dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. Ich brak nie świadczy o tym, że ktoś nie narodził się z Boga. To znaczy, my nie możemy na podstawie braku darów Ducha Świętego w życiu człowieka stwierdzić, że ktoś się nie spotkał z Jezusem. To jest, nie wolno tego robić. I te wersety to rozwiązują, one o tym jasno mówią. Że to nie dary duchowe definiują to, czy ktoś spotkał się z Bogiem. Werset czwarty pokazuje, że jest różnorodność darów. Natomiast jest adnotacja, byle w Duchu Świętym. Czyli widać, że jest tutaj też taka informacja podprogowa, że istnieje szereg różnych manifestacji nie w Duchu Świętym. Tak? Czyli, że istnieją przeróżnego rodzaju nadprzyrodzone zjawiska nie w Duchu Świętym. Ale widzimy też, że tych darów jest różnorodność, jest ich bardzo dużo. Widzimy też dalej, werset 5, że jest różnorodność usług. Znowu adnotacja, byle na chwałę Jezusa. Czyli widzimy tutaj informację, że każda usługa, ona ma być stricte związana z tym, że ma być wywyższony Jezus. Jeżeli usługa nie wywyższa Jezusa, nie jest to usługa z Ducha Świętego. Ona nie pochodzi od Boga. Ale też różnorodność tych usług. Czyli ja was w ogóle zachęcam do niezawężania zarówno różnych darów duchowych, jak i usług. Bo tutaj jest wymienione kilka tych darów, natomiast to jest bardzo szeroki temat, bo ja nie sądzę, że istnieje tylko tyle darów. Ja nie sądzę, żeby tak było. One są, te są kluczowe. Kluczowe. Najczęściej widziane. Rozumiecie? Ale są różne obdarowania. Kenneth Hagin miał takie obdarowanie, że jak kładł ręce na ludzi, to jak odczuwał mrowienie w lewej ręce, to była to choroba. Jak w prawej, to demon. Jak w obydwu, to wiedział, że i demon, i choroba. I tak miał. Od jakiegoś momentu. Tak mu się zrobił. Rozumiecie? Był inny człowiek, któremu stało się coś takiego, że jak Duch Święty miał mu coś do powiedzenia, to mu brzęczało w uchu. No wtedy się skupiał i słyszał Boga. Takie coś miał. Nie mnie to jakby, rozumiecie, nie mnie tą rzecz jakby osądzać. Ja jestem zawsze zainteresowany, wiecie czym, czy w wyniku manifestu następuje poszerzenie Królestwa. Jeżeli istnieje poszerzenie, jeżeli następuje poszerzenie Królestwa, w porządku. Nawet nie poszerzenie poprzez to, że ktoś się nawróci czy coś, tylko na przykład polepszenie jakości życia. Jeżeli twoje życie się polepsza, tak? Jakość twojego życia wzrasta, super. Dla mnie to możesz stopy w pięści zaciskać w Duchu Świętym. Jeżeli tak cię Duch Święty prowadzi, niech ci Bóg błogosławi. I werset 6 pokazuje różnorodność sposobów działania
I tutaj też adnotacja byle dla Boga. Czyli nie z innego powodu. Czyli intencja znowu pokazana, ale też różnorodność tych sposobów, czyli też nie zawężamy tego, że to tak jest lub tak zawsze. Wersety 6 i 7 również dalej pokazują nam, że każdy może być przekaźnikiem darów Ducha Świętego. Każdy, czyli nie ma jakichś ludzi, którzy są specjalni do tego. Dalej, każdy może być przekaźnikiem wszystkich darów. Wszystkich darów. Możesz być w ogóle jak wagabunda duchowa. Możesz tak mieć. To nie tak, to nieprawda, że tak się nie ma. I teraz następna rzecz wynikająca z tych wersetów. Dary Ducha Świętego działają w duchu, a zatem wtedy, kiedy Bóg zechce. Za wyjątkiem, jak za chwilę powiem, jednego z darów. A więc wtedy, kiedy Bóg zechce. Często mnie ludzie pytają tak, działają przez Ciebie dary uzdrawiania? Ja mówię, czasem działają. A jak na jej położysz ręce, to będzie działał dar uzdrawiania? Ja mówię, a skąd ja mam wiedzieć? No nie wiesz? No mówię, ale skąd mam wiedzieć? Położę ręce, to się okaże. Tak czy inaczej, możesz być uzdrowiony przez wiarę. Nie musisz być uzdrowiony przez dar. Jak będę mówił w przyszłym miesiącu na temat uzdrawiania, no to najbardziej popularną formą uzdrowienia jest przez wiarę, a nie przez dar. Ale działa czasem dar, a innym razem nie działa. Rozumiecie? Raz działa, raz nie działa. Raz położyłem na babkę ręce, co miała raka, tak? I zniknął jej rak, zaczęła miała raka kości. W jednej sekundzie zniknął rak. Biegała naokoło w kościele zielonoświątkowym człowieku. Ja zawsze tu będę przychodzić. Została uzdrowiona, zanim się w ogóle nawróciła. Przecież nie nawróciła się, nie dała życia Jezusowi w ogóle. Pastor siedział, się patrzył. Nie? Ona mówi, ja tu będę zawsze przychodzić. Ja mówię, dobrze, jeszcze mówię, byś się nawróciła. Mówię przy tym. Kobitko. Zadziałał dar. Ja nie wiem, kiedy dar działa, kiedy nie działa. To działa w duchu. I teraz dary Ducha Świętego dzielą się na trzy grupy. Po pierwsze są to dary wypowiedzi. I w tych darach widzimy inne języki. Następnie interpretację języków, bo to, co się nazywa wykładaniem języków, to nie jest wykład bezpośredni, tylko interpretacja, ja za chwileczkę o tym powiem. I prorokowanie. Następnie dary objawienia, druga grupa. Tutaj mamy mowę mądrości. Mowa mądrości często mylona z proroctwem. Prorokowanie, a mowa mądrości to jest w ogóle bardzo różna rzecz. Mowa mądrości jest właśnie klasyczną formułą proroctwa, czyli to jest wgląd w przyszłość. Ten dar daje nam wgląd w rzeczy przyszłe. Następnie mowa wiedzy, czyli nadprzyrodzona informacja o czymś, co jest, ale jest to ukryte. I następnie dar rozróżniania duchów. I trzecia część to są dary mocy. Tutaj mamy dar wiary, mało rozumiany przez chrześcijan, ale o tym za chwileczkę będziemy mówić. To nie jest nasza klasyczna wiara, w której się poruszamy, tylko jest to dar, tylko inna sprawa, to charyzma. I mamy też dary uzdrawiania. To jest jedyne miejsce, gdzie jest liczba mnoga, bo wszędzie jest dar, a tutaj są dary. Dlatego, że darów uzdrawiania jest wiele. Okazuje się, że można mieć pewnego rodzaju specjalizację. Okazuje się, że przez pewnych ludzi mogą się przejawiać na przykład w ten sposób dary uzdrawiania, że do jakichś chorób konkretnych, a do innych nie. To też jest dziwne dla wielu ludzi. Ale tak to działa. No i dar czynienia cudów. I polecimy sobie po kolei dary wypowiedzi, inne języki. Inne języki dzielą się na dwie kategorie, język modlitewny i języki poselstw. Język modlitewny jest czymś innym niż język poselstw. Język modlitewny jest nam dany przez Boga na stałe. Możemy używać modlitwy innymi językami, kiedy chcemy. Nie musimy też tej modlitwy nikomu tłumaczyć, bo to nie jest modlitwa do tłumaczenia, tylko to jest modlitwa do uwielbiania Boga. To jest zupełnie inna modlitwa. Często ludzie w kościołach niecharyzmatycznych mówią, trzeba wykładać inne języki. Ja mówię tak, ale nie tą część.
Zgadzam się z Tobą, ale nie tą część. Pierwsza część modlitwy innymi językami to jest modlitwa, to jest język modlitewny, gdzie niczego nie trzeba wykładać, tylko trzeba uwielbiać i wywyższać Boga i być w związku z tym błogosławionym. Język poselstw to język, który jest dawany wtedy, kiedy Duch Święty zechce. I tutaj potrzebny jest wykład. I to jest zupełnie inna sprawa. Ja często pytam u nas w kościele, czy ktoś ma wykład innych języków, czy to ktoś ma poselstwo na językach. Jeżeli ktoś ma poselstwo, przyjdź, weź ten mikrofon, powiedz te poselstwo. Czy ktoś ma wykład, masz wykład, weź mikrofon, wyłóż te języki. Tak? Ale o tym za chwilkę to poszerzę. Natomiast chcę powiedzieć chwilę o językach. Można mówić w językach, które aktualnie funkcjonują. Czyli ty możesz mówić, oczywiście mówimy o języku, którego nie znasz, bo jak ktoś zna angielski i zaczyna się modlić po angielsku, to nie jest dar. Jest taki taka grupa kościołów w Polsce, nie charyzmatycznych też, nie powiem jak oni się nazywają, taka federacja jest. I oni, bo oni są biblijni, tylko nie charyzmatyczni, to cholera, takie coś oni robią. Co? Czyli nie biblijni. No znaczy oni tak twierdzą, że są biblijni, ale nie charyzmatyczni. No więc oni też mówią w innych językach. Na czym polega to mówienie w innych językach? Otóż polega to na tym, że tam wychodzi jeden, co mówi po francusku, drugi po angielsku, trzeci po niemiecku i oni się modlą w tych innych językach i to jest to, że o to chodzi. Ja osobiście uważam, że każdy kaznodzieja w Polsce powinien przejść obowiązkowe badania psychologiczne. Jestem w stanie złożyć taki wniosek. Można też modlić się w językach dawnych narodów, czyli narodów, których już nie ma. Możesz się modlić po midiańsku, po amonicku, w różnych tego rodzaju językach. Możesz się modlić w językach narodów, których jeszcze nie ma, które nie powstały w ogóle, dopiero są w zamyśle Bożym. I możesz się modlić w językach anielskich i jest ich bardzo dużo. Jest ich bardzo dużo. Nie próbuj mówić do diabła w innych językach, bo on nie rozumie. Także uspokój się z tym. Ja słyszałem mnóstwo ludzi, mamy teraz języki wojenne, my nie ma wojennych języków, uspokój się, ty masz panikę teraz, jesteś paniczny, panika to jest proszę ciebie napadowy lęk i ty myślisz, że jak ty będziesz krzyczał na diabła w innych językach, to coś to da. Ja coś wam powiem, jak demony mieszkają w Polsce, rozumieją po polsku, okej? Okay? Żaden demon, tak, który mieszka na jakimś terenie, tak, nie ma niezrozumienia języka, w którym jest. No bo jeżeli demon siedzi w Polaku, tak, to on żyje po polsku. Rozumie, myśli, tak? Także spokojnie, mamy normalne nasze demony. One mówią w naszym języku. Jak do niego powiesz, to podobne reakcje. I on wtedy rozumie świetnie. Nie mówisz, bo mówię, rabarabarabarabarasele! Jak my ludzi uwalniamy od demonów, to ja o jedną rzecz proszę grupy, które uwalniają. Mówię, bardzo proszę nie krzyczeć na klienta. A już na pewno nie w innych językach. Bo to demona. Jak zaczynasz krzyczeć w innych językach, to wiecie, co się dzieje z demonem? On się zamyka na reakcję. Ja wam o tym mówię. On się zamyka na reakcję, on nie wyjdzie. Będzie siedział. Póki do niego normalnie nie powiesz właśnie w ten sposób. Jak mu powiesz won, rozumiesz, o co chodzi, normalnie po polsku, on świetnie zrozumie. Tak? Bardzo dobrze sposób. To normalny polski demon. Języki modlitewne są podzielone również na dwie części. To jest osobiste uwielbienie. Osobiste uwielbienie. Ten uwielbiasz Boga. I to też jest duchowa modlitwa. To są różne rzeczy. Czyli częstokroć możesz u siebie to rozróżniać, że czymś innym będzie, kiedy będziesz uwielbiał Boga, a czymś innym, kiedy ty w ogóle przejdziesz w pewnego rodzaju dialog z Bogiem. Ty możesz do Niego normalnie mówić w innych językach. Będziesz normalnie mówił w innych językach. Prowadził pewnego rodzaju rozmowę. Nie dziw się, że tak możesz być prowadzony. To jest normalne. I teraz język poselstw, czyli ta druga forma języka, to są to poselstwa od Boga,
które mogą być w bardzo przeróżnej formie. Czyli Bóg podaje tobie lub komuś jakieś poselstwo w innych językach. Rozumiecie? Takie coś. I ty na przykład wiesz, że to jest od Boga poselstwo. Nie wiem, ilu z was mieliście być może takie przypadki, takie wewnętrzne przekonanie, że w ogóle możecie tłumaczyć wasz język. Możesz tłumaczyć twój język, interpretować to, co mówisz. Możesz rozumieć to, co mówisz, jeśli będziesz używał drugiego daru, rozumiesz? I będziesz interpretował swoje języki. Języki możesz zapisywać. Możesz zapisać te języki. Możesz je potem wyłożyć obok. Tak możesz działać. Możesz być zadziwiony tym, co ty w ogóle mówisz. Wtedy, kiedy jest to w formie społecznej, takie poselstwo na językach, należy je wykładać. Nie należy robić w kościele tego rodzaju rzeczy, że ktoś wychodzi, daje poselstwo na językach i się nie wykłada. Się wykłada. Po prostu. Byłem kiedyś na jednej konferencji, przyjechał taki mesjański pastor. I ten pastor tak zaczął konferencję, tak. Wziął mikrofon i wygłosił poselstwo na językach. Siedziało na stanie, ja wiem, ze 300 osób, może ze 400. I on stoi, taką brodę miał, tak po tej brodzie się głaszcze. I nic nie mówił już. I tak postał z 30 sekund. Wiecie, to jest 30 sekund, jak jest konferencja. Się nic nie mówi. On wziął ten mikrofon, tutaj jest tłumaczka. I on mówi tak, kto ma wykład? Ja to pamiętam, to były początki mojego chrześcijaństwa, nie? On mówi tak, jak nikt nie ma wykładu, to ja nie prowadzę konferencji dalej. Mówi, ja nie wierzę, że tu siedzi 300 czy tam ilość osób i nikt nie ma wykładu. Dotąd tam stał, aż ktoś wyszedł. Ja nie wiem, ile to trwało, dla mnie wieczność. No rozumiesz, to jest krępujące milczenie. Nic nie gra, nic się nie dzieje. Stoi człowieku, rozumiesz, Żyd i się głaszcze po brodzie. Koniec. Może to była minuta, może dwie, trudno mi powiedzieć. Ktoś wyszedł i wyłożył. Mówi, dobrze. Nauczył nas czegoś. Ja tego nie zapomnę do końca życia. Interpretacja, czyli wykład. Drugi dar. Wypowiedzi. Dlaczego interpretacja, a nie dokładny wykład? No dlatego, że to jest przełożenie z dwóch różnych formuł. Często możesz być zdziwiony, że poselstwo będzie długie, a wykład krótki. Albo odwrotnie, poselstwo krótkie, a wykład długi. Może być też tak, że będzie poselstwo na językach i będą dwa lub trzy wykłady. Ktoś powie, jak to? Ano tak to. To jest interpretacja. Interpretujemy duchowo zjawisko. My nie wykładamy słowo w słowo czegoś, bo tak nie ma. No weź wytłumacz, wyłóż słowo w słowo język anioła. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli ktoś ma cztery twarze, sześć skrzydeł, kopyto zamiast jednej stopy, rozumiesz, o co chodzi? To teraz pytanie, jak on mówi? Jak on mówi? Rozumiesz? Jeżeli my mówimy, mamy poselstwo w języku anielskim, to my nie możemy liczyć, że my to przełożymy jota w jotę na język polski, bo to tak nie działa. Dlatego to jest interpretacja. Dobry tłumacz, który tłumaczy kaznodzieje, tak? Przede wszystkim powinien być dobrym interpretatorem. Bo wielokrotnie kaznodzieja coś mówi, a jeszcze jak są na przykład kaznodzieje z Afryki, którzy mówią takim językiem angielskim pod tytułem zrobić, pójść, być, tak? No to naprawdę ta osoba, która tłumaczy, to musi bardzo mądra być. Bo wielokrotnie tłumacz przekazuje duchowy tekst. U nas nieraz tego doświadczamy, że ktoś głosi na przykład po angielsku, tak? I tłumacz to interpretuje. To jest interpretacja z języka zwykłego na język polski. A cóż dopiero z języka aniołów? Dlatego nie dziw się, że na przykład ktoś ma długie, ktoś wychodzi w kościele i ma długie poselstwo na językach, tak? A
ty masz w ogóle jakiś, a tobie w środku, w tobie gra jakaś myśl. Tak? I to jest krótka rzecz na przykład. Bóg chce, żebyś tak i tak myślał na przykład. Nie, no nie powiem głupota. Ten tu się naprodukował, ustał, rozumiesz, a ja mam w ogóle pół zdania polskiego. To nie może być od Boga. Może być od Boga. To może być od Boga. I to prawdopodobnie jest od Boga. Nie bój się powiedzieć tej rzeczy, bo to może komuś uratować tyłek. Ja mówię zawsze tak, jak się pomylisz, no to co, że się pomylisz? No to co, że się pomylisz? Tak samo ja proroków uczę. Co z tego, że się pomylisz? Osądzimy cię i koniec. Normalnie, biblijnie, czego się boisz? Masz problem z osądem? Na terapię. Na terapię. Jak ktoś ma problem z osądem, to on mnie blokuje, inni nie sądzą. Przecież ja się poddaję pod osąd ludzki. Okej? Zobaczcie, jak mnie sądzą. Jedni sprawiedliwie, drudzy nie. No to ja mam przestać robić to, co robię, bo ktoś mnie sądzi? Musisz uwalniać dar, który w tobie zaistniał. Bo zgnijesz. Wiesz, jak funkcjonują ludzie, którzy nie uwalniają darów duchowych? Jak staw, do którego tylko woda przypływa, ale nie odpływa. Powoli zaczynasz gnić od środka. Jesteś potem zdziwiony, jakiś taki chodzisz w ogóle, wiesz. Ja mówię, co tak chodzisz? I ja widzę kupę okaleczonych proroków. Rozumiecie? Okaleczonych w ogóle ludzi obdarowych. Ja mówię, pomyl się, no. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Rozumiecie? Pomyl się. Ale zrób. Wyjdź i daj poselstwo, powiedz, bo to może uratować kogoś. I trzecia rzecz, prorokowanie. Prorokowanie, dokładnie mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga. Czym jest prorokowanie? Prorokowanie to nie jest przepowiadanie przyszłości. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest prorokowanie. Prorokowanie według pierwszego listu do Koryntian 14:3 to jest mówienie w imieniu Boga ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. To jest prorokowanie. Prorok, ja jutro będę mówił o darach, o urzędach Bożych, prorok i prorokowanie to są dwie inne rzeczy. To leży na dwóch różnych półkach. Rozumiecie? Prorok to nie jest prorokujący. To te same słowo. To samo słowo. Ale to nie to samo zjawisko. Prorok to jest coś innego, a prorokujący to jest coś innego. Nie każdy jest prorokiem, ale prorokować może każdy. Rozumiecie? Bo prorok to jest urząd Boży. To jest ktoś powołany przez Boga. I o tym będę mówił jutro. Natomiast prorokowanie to dar. I mówimy w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga, ku zbudowaniu lub napomnieniu lub pocieszeniu. W prorokowaniu jest o wiele większa głębia niż we zwykłym napomnieniu, w zwykłym pouczeniu, w zwykłej korekcie, czy w zwykłym przytuleniu, czy podniesieniu. Rozumiecie? W prorokowaniu jest głębia pewna. To idzie z głębi gdzieś. I to wcale nie wygląda. Ja to często czasami słucham różnych takich prorokowań. No nie, ja mówię, Holender, jacy ludzie są w środku powiązani takie. To nie powie normalnie, tylko musi do tego dorobić całą infrastrukturę. Że to Pan powiedział, że to widziałem. No ja rozumiem, że to, a to normalnie można, w ogóle wiesz, wiesz, jak się prorokuje normalnie? Że normalnie prorokuje. Się podchodzi do kogoś. I się w ogóle mówi z inspiracji Boga, wiesz. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, no mam wrażenie, że może byś takie coś zrobił, albo tak. Albo może to by było fajne, albo tamto. Rozumiecie? Prorokowanie nie ma takiego... To nie ma takiego w ogóle... W ogóle... Dary duchowe są dla ludzi, wiecie. Od Boga dla ludzi. Ludzkie są, ludzkie. Ludzkie, takie ludzkie, że czasami
Ludzie próbują to ukolorować, tak zrobić, wiesz, utkać coś na tym. Tak, mówi pan. Trudno, co zrobić? A może normalnie, tak? Można normalnie. Uczcie się tego, bo to jest ważne. I prorokowanie podlega osądowi. Rozumiesz? No nie bój się, że ktoś cię osądzi. Bo jak w ogóle chcesz prorokować, to się licz z osądem. Cię muszą osądzić. Ktoś mówi, ja się nie zgadzam z tym, co do mnie mówisz. No dobrze, no. Masz prawo. Nie naciskaj też nigdy na to, że ktoś się z tym zgodzi. Dlaczego miałbyś naciskać? No proszę cię. Pamiętajcie też, że dary się mieszają, szczególnie dary wypowiedzi. To jest często bardzo, bardzo w ogóle płynne. Dlatego też zachęcam was do notowania różnych przejawów darów Ducha Świętego. Ty możesz na przykład sobie odnotować jakąś formę prorokowania, że sobie coś zapiszesz, a potem komuś coś powiesz. To niekoniecznie w danej chwili. Czasami to jest tak, że mówisz w innych językach, modlisz się w innych językach i raptem w tobie powstaje jakaś forma prorocza i w ogóle masz coś komuś do powiedzenia głębokiego, weź to zapisz sobie, nie musisz też od razu lecieć, nie, bo to ci ucieknie, nic ci nie ucieknie, jak przyszło to nie odejdzie, no gdzie ci odejdzie, weź teraz zapisz, żeś zapamiętał, jutro pójdziesz, chyba że życie od tego zależy, tak, to wtedy leć do niego. Tak? Następnie dary objawienia. Mowa mądrości. To słowo mowa to greckie słowo logos, oznaczające sprawozdanie, sens, wyjaśnienie, a mądrość to sofia. Dokładnie zręczność, biegłość, umiejętność, znajomość. A więc mowa mądrości to pewnego rodzaju sprawozdanie z tego, co się widzi w przyszłości. Widzi się. Często się widzi jakiś fragment, tylko jakiś element. Często całe zdarzenie. I trzeba też o tym mówić. Uczcie się tego. To czasami może być bardzo proste. Powiem. Lata temu siedziałem sobie w więzieniu i w pewnym momencie przyszła do mnie ogromna potrzeba modlitwy o to, żeby helikopter, który spadł na ziemię, nie spowodował strat w ludziach, żeby nikt nie zginął w tym helikopterze. I widziałem ten helikopter, jak on spada na ziemię. I ja się zacząłem modlić. I następnego dnia w wiadomościach zobaczyłem, że jeden z naszych polityków, dzisiaj mój znajomy na Facebooku, chyba mu właśnie napisze któregoś razu, żeby kuferek uratowałem. Ja nie sądzę, że tylko ja to miał, bez przesady też. Myślę, że to wielu ludzi mogło wtedy przyjść, nie? Ale dokładnie następnego dnia zleciał z tym helikopterem na ziemię, no. Jeden z naszych czołowych polityków wtedy, tak? Nic się im nie stało, zatraśnięcia nie. Zobaczyłem gdzieś jakiś fragment przyszłości. Możesz widzieć jakiś fragment przyszłości w ogóle nie dotyczący twojego kościoła, tego co się dzieje. Rozumiesz? Najczęściej będzie to, najczęściej, mówię ci to z praktyki, słowo mądrości będzie powodowało u ciebie potrzebę wstawiennictwa. Rzadziej będzie powodowało, żebyś poszedł do kogoś i o tym powiedział. Rzadziej. Chociaż czasami tak może być, ale będzie to rzadsze. Dużo rzadsze. Wbrew obiegowej opinii wśród szeregu tak zwanych proroków, którzy lecą do ludzi i mówią im, jak się żyje. I mówią, masz zrobić to, masz zrobić tamto. Wiecie, do mnie takich proroków sporo przychodziło i mówili, co mam zrobić. Kiedyś jednemu powiedziałem, słuchaj, sytuacja jest taka, że największy prorok mieszka we mnie. Ja mam z nim naprawdę dobrą relację. Bardzo dobrze. I ty mi nie mów,
Bo przekonywał mnie ten prorok akurat wtedy, że ja, mówi, Pan mi powiedział, że Ty masz służyć w więzieniach, że masz być takim światłem dla więźniów. Ja mówię, posłuchaj mnie. Polska ma 39 milionów ludzi, a więźniów jest 60 tysięcy. Taki dar, jakim jestem ja, to trochę za duża rzecz dla 60 tysięcy. Mówię, pozwól, tak? Że będę usługiwał tym 38 milionom i też 60 tysiącom. Proszę, nie zamykaj mnie w tych 60 tysiącach. On się nie odzywa z mnie do tej pory, ten prorok. On chciał ze mnie zrobić kaznodzieję więzienną. Dlatego, że ja mam dychę odleżaną, to ja mam teraz do więźniów iść. Wiesz, o co chodzi? To taki powód, tak? To jak ty jesteś lekarzem, to masz, proszę ciebie, głosić, proszę ciebie, lekarzom, tak? Bez przesady w ogóle. Mowa wiedzy to nadprzyrodzona informacja o tym, co jest. Mowa wiedzy może być w różny sposób łapana. W moim przypadku najczęściej mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy, pojawia się przez myśl. W moim przypadku. U innych przez obraz, u innych przez jeszcze inne rzeczy. Częstokroć, na przykład ludzie wyłapują słowo wiedzy przez odczucie fizyczne. Na przykład idziesz sobie ulicą i nagle cię zaboli ucho. I myślisz, co chodzi? Ucho mnie zabolało, gromisz diabła. Wiesz, o co chodzi? Nigdy cię ucho nie bolało. Teraz cię ucho zabolało gdzieś w środku, w ogóle wiesz, gromisz diabła, w ogóle wiesz. Ale i nie wiesz, o co chodzi. I wiesz, to warto zatrzymać się. O co chodzi, Boże? To może być słowo wiedzy. Bo na przykład pani, która stoi z boku, ma zapalenie ucha. I gdybyś teraz na przykład wyłapał to słowo wiedzy i był odważny i niezakompleksiony, i byś podszedł do Pani i powiedział, wie Pani, co mam wrażenie, że Panią ucho boli. Jestem narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, jak położę na nią Panią swoje ręce, to Panią uzdrowię. Chce Pani? To pomogło zmienić bieg rzeczy, wiecie. Bądźcie czujni na to. My ludzi tego uczymy, szczególnie ewangelistów, nie? Mówię, jesteś normalnym człowiekiem, nie masz problemów z niczym, tak? Nagle cię zaboli jakiś staw, coś się dzieje, bądź czujny. Jesteś ewangelistą. Możesz mieć słowo wiedzy, tak? Po prostu. I trzeci dar z darów objawienia, dar rozróżniania duchów. Tutaj jest też dar szeroko funkcjonujący, bo to jest dar, który nie tylko rozróżnia rodzaje demonów, ale ten dar też rozróżnia, co jest z Ducha Bożego, co jest nie z Ducha Bożego, czyli co jest z duszy. Ten dar na to wskazuje. Częstokroć możesz mieć wrażenie, że w ogóle ktoś niesamowitą duchową rzecz mówi, w ogóle, ale stoisz i w tobie coś w ogóle, coś tam ci nie przęgnie. I w ogóle masz jakieś przekonanie, nie, to nie jest duchowe. Ale tak brzmi pięknie. Brzmi tak doniośle. On jest taki wzruszony tym wszystkim. Ale w środku we mnie mam jakieś supę. No. Wcale nie dotyczy ta sprawa mnie, ale mam jakąś wewnętrzną niezgodę na to, że to jest od Ducha Świętego. No to jest dar rozróżnienia duchów. U innych dar rozróżnienia duchów na przykład będzie bardzo dużo wizualizacji będzie. Będą widzieć na przykład owady różne zwierzęta. Tak? U nas często bo demony te najbardziej prymitywne, one najczęściej mają taki właśnie wygląd. Pająków, węży, jakichś innych szkarat, rozumiecie? Krasnali dziwnych w ogóle historii. Ja często mam sytuacje takie, że u nas tam w Warszawie ktoś do mnie podchodzi i mi na ucho coś szepcze. Nie, może czasami ktoś z Was zauważył takie sytuacje. Ja się modlę, kogoś ktoś podchodzi i mówi na ucho coś. I on ma właśnie w tym momencie dar rozróżnienia duchów, albo na przykład ma słowo wiedzę. Ja ludziom mówię, to nie ma czegoś takiego, że tu mi przylatujesz i już mu ręce tam kładziesz i mu fryzurę rozwaliłeś. Rozumiesz, o co chodzi? Zostaw. Ty mi powiedz. Tak? A jak ty się będziesz modlił, to ja ci powiem, jak będę wiedział. To nie rób mi tutaj ambarancu. Ale przyjdź i powiedz. I czasami ktoś przychodzi i mówi, ty, jemu siedzi pająk na głowie. Ja mówię, ale gdzie? No tu. Rozumiesz? No ja zrzucam pająka, czyli uwalniam demonów. Kiedyś była taka sytuacja, że była kobieta w naszym pierwszym kościele, która miała AIDS. I ją przywieźli, właściwie żeby już umarła, bo już miała jej gruźlicę kości i ten AIDS spowodował. I ona, my się o nią modliliśmy za Gatą i ona nabrała siły i w ciągu kilku dni zeszła na nabożeństwo. I ona siedziała taka skulona na nabożeństwie
I ktoś do niej przyszedł i mówi: Artur, widzę demona w postaci drutu kolczastego. Cała jest w drucie kolczastym. Ja mówię: no to prowadź mnie w tym, tak? Podeszliśmy, mówię: gdzie ten? No tutaj ten. Mówię: tu mam łapać, tu. Zaczęliśmy zrywać. Zniknął jajec. Do tej pory żyje. Do tej pory. Ma się dobrze. Człowieku, 200 metrów od zboru zielonośrodkowego mieszka. Człowieku, cholera nie chodzi. No. Czasami, ona mnie czasami tak denerwuje, ta babka, bo jeszcze do mnie na Facebooku coś tam, wiesz, pisze, nie? Ostatnio napisałem: napisz te świadectwo, chociaż mówię: kurczę, no zejdź, zostałaś uzdrowiona. Papiery masz na to. Ona jest taka, człowieku, rozumiesz? Szok. Bóg to jest miłosierna postać dopiero. I to ostatni element, dary mocy. Mamy tutaj dar wiary. Dar wiary jest przeciwnym darem. Ja chciałbym w ogóle was uczulić na ten dar. Bo to jest w ogóle coś, co jest najmniej znane w tym charyzmatyku. Patrz, chodzisz w normalnej wierze. W normalnej wierze. Codziennie sobie chodzisz i wierzysz. Ale są sytuacje w życiu, w których przejawia się coś takiego, że wiesz, że góry możesz przenieść. W czymś. W jakiejś rzeczy. To jest dar wiary. On się pojawia i znika. Potem już go nie ma. Ale wtedy, teraz posłuchaj bardzo ważną rzecz. Kiedy on się pojawia, to wtedy zacznij, tak, działać w tej sprawie. Albo poprzez proklamację, albo poprzez ustanowienie, rozumiesz, albo przez działanie jakieś fizyczne. Ten dar jest potężny, on jest jak lodołamacz. Zrób to wtedy. Bo jutro tak nie będziesz miał. Bo jutro się obudzisz i tego nie będzie. I będziesz mówił: tak, taki wczoraj byłem podekscytowany, takie miałem namaszczenie. To nie namaszczenie. Namaszczenie masz jak miałeś. To był dar wiary. Lodołamacz właśnie szedł. Właśnie wtedy trzeba było zdecydować o czymś. Ja w swoim życiu zauważyłem, że w pewnych strategicznych momentach mojego życia przejawia się dar wiary. Jadę kiedyś z samochodem z Agatą. Nie wiem, co robiłem. Coś pisałem na laptopie. I dostaję taką myśl. Powołasz zespół apostolski w tym kraju. Rozumiesz? A ja w ogóle, wiesz. A ja mówię: wystrzelę z tego siedzenia na chwilę. Mówię: wystrzelę z siedzenia. Rozumiesz? Natychmiast wziąłem telefon komórkowy. Ja wtedy współpracowałem z około 100 wstawienników w tamtym czasie, nie? Po całym świecie miałem. Ja potem Duch Święty mi powiedział potem, żeby to zredukować, żeby to inaczej było, ale to temat rzeka jest. Ja natychmiast wysłałem SMS-a do tej 100 wstawienników. Mówię tak: dzisiaj, tak, modlitwą zgody chcę, abyście powołali zespół apostolski, nazwy jeszcze nie znam. Następnego dnia ta myśl o zespole apostolskim była dla mnie tak banalna, jakby nie istniała. Rozumiecie? To było banalne. To nie było dla mnie ważne, jeśli chodzi o mój stan emocjonalny. Ale ja wiedziałem, że wczoraj coś zaszło. Coś się wydarzyło w duchu. Dar wiary. Dalej, dary uzdrawiania. Dary uzdrawiania, a nie dar, ponieważ wiele darów. Możesz być na przykład prowadzony przez Boga do uzdrawiania ludzi z chorób kręgosłupa, ale nigdy nie uzdrowisz nikogo, kto ma ślepe oczy. I koniec. Albo odwrotnie. Albo może być to 90-10. Rozumiesz? Po prostu. Może być tak, że Derek Prince na przykład miał bardzo duże poruszenie, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego, w temacie kręgosłupów i przedłużenia. Masowe to było u niego. Masowe. Do Warszawy przyjeżdża taki człowiek, do jednego kościoła, stary ewangelista taki. Głupoty takie pierwsze, że aż smutno. Ale ma dar uzdrawiania chorób ludzi ślepych. I koniec. Rozumiecie? I tyle. Ale jakie głupoty opowiada? A jak pieniądze wyłudza? No. Człowiek.
Ale ślepych w ogóle, ślepym przywraca wzrok. I tyle. Zobaczcie, można być imbecylem, a może działać przez ciebie dar. Ja nie wiem, jak się taki człowiek potem Bogu wytłumaczy ze swoich głupot. No wytłumaczy się jakoś, nie? Ale dar działa. Dar działa. Ja jak widzę dar jakiś, no nie, to wykorzystuję ten dar. Często są to ludzie, którzy są tak w ogóle daleko od różnych prawd, tak? Ale ja wiem, że dar przez nich działa. I tyle. Jak się dadzą wykorzystać, jak dadzą się wziąć i jakby ogarnąć w tym darze, to robię. Dary uzdrawiania. I następnie dar czynienia cudów. Te słowo czynienia to greckie słowo określające czynienie, działanie i zabiegi, czyli to jest w ogóle szeroka rzecz. A te słowo cudów to oznacza potęga, siła, moc. Te słowo czynienia odnosi się do tworzenia, wykonywania, przyprowadzania do stanu bytu. Polega to na tym, że podczas działania daru czynienia cudów powstają rzeczy na nowo. Albo rzeczy, których nie było. W różnej sferze. W różnej sferze. Na początku naszej służby z Agatą mieliśmy naprawdę niewiele pieniędzy. I postanowiliśmy, że wzbudzimy do życia wszystkie sprzęty w naszym domu, które są stare. Kiedy Agata położyła ręce na pralkę i ustanowiła odnowienie wszystkich części, to my potem, jak już zaczęliśmy mieć więcej pieniędzy, to w ogóle tą pralkę zmieniliśmy, dlatego że ona była stara. A ona chodziła jak głupia do końca. Tak samo nasz stary odkurzacz. Wszystko nam chodziło. Wszystko. Każdy sprzęt w domu. Był stary i brzydki, a chodził jak głupi. Rozumiecie? Dar czynienia cudów. Mój znajomy, inny przykład, banalna historia. Siedzą na grupie domowej i przyjechała tam kobieta z innego miasta na tą grupę domową do Warszawy. I ona by się spóźniła na pociąg i mówi do tego brata: słuchaj, weź mnie szybciutko odwieź. A on na pociąg mówi: wiesz, to tak potrzebuję w ogóle, no odwieź mnie, nie? A on mówi: dobrze, już się odwożę. Ale mówi: ja nie wiem, gdzie kluczyki położyłem. Mówi: kurczę, i chodzi po domu i zaczyna kluczyków szukać. A ona wiesz, no mówi: wiesz, to no ale weź, pospiesz się już, bo... A on mówi: ale nie wiem gdzie, w ogóle, i taka myśl: idź otwórz samochód. Idź otwórz samochód. I on się patrzy, w ogóle klucz leży, klucz taki od domu. Yeti. I on to wziął, zszedł na dół, otworzył samochód, odpalił, odwiózł ją, zamknął samochód i już nie mógł drugi raz włożyć do dziurki. Rozumiesz? I koniec. Banalna historia. Ktoś by powiedział: jak to? Cud, dlatego żeby ktoś się na pociąg nie spóźnił? Tak, cud, żeby się ktoś na pociąg, bo Bóg jest taki. Dary działają w duchu. W duchu. Rozumiecie? Dar czynienia cudów działa na wszystko. Na ciało, na samochody, na każdą rzecz. Osobiście kładłem ręce na moją Toyotę, która brała olej. Po położeniu rąk już nigdy kropli nie wzięło. Nigdy. Rozumiecie? Śmieli się ze mnie, że kupuję samochód, odradzali mi wziąć ze sobą mechanika. Jak mechanik usłyszał, że samochód bierze olej, no nie powiedział: a chłopak to mi sprzedawał samochód, no wiesz, ale on olej bierze, szczery w ogóle, wierzący człowiek w ogóle, nie wiesz, ale bierze olej, nie? I tyle. A on mówi: no przecież nie kupisz samochodu, co bierze olej, jeszcze ci właściciel mówi, że olej bierze. No to człowiek, jeszcze za te pieniądze, on naprawdę sporo chciał za ten samochód, mówi: to jest dobry samochód, tylko olej bierze. No kurczę, a to się mówi: dobra, kup ten samochód. Weź kup ten samochód i koniec. Ja kupiłem ten samochód i położyłem ręce na silnik, jak mi Bóg powiedział, i tyle. Dar czynienia cudów. Dary, przypominam, działają wtedy, kiedy Duch Święty zechce. Nie próbujcie wygenerować darów. Natomiast chciejcie darów jeszcze więcej do życia. Kiedy się modlicie, to ustanawiajcie dary w waszym życiu. Mów: Panie Boże, ja chcę, żeby Twoje dary działały przez moje życie. Cały czas. Cały czas. Jakie? Wszystkie. I więcej nawet niż te, co ja o nich czytam. Ja tego chcę.
I pozwól, żeby działały. W ogóle bądź otwarty na to. No bo trudno mówić, Panie, chcę, żeby działały wszystkie dary, a potem coś się w Tobie pojawia, a Ty proszę Ciebie, nie pójdę, nie powiem, nie zrobię. Dlaczego nie zrobisz? Czemu nie powiesz? Chciałeś prorokować, czemu nie prorokujesz? Chciałeś wykładać języki, co nie wykładasz? Chciałeś uzdrawiać, co nie uzdrawiasz? Bo ludzie się modlą, Panie, chcę uzdrawiać chorych, no ale nie chodzą i nie uzdrawiają. Czekają, aż nie wiem, co im się stanie. No co im się stanie? Trzecia ręka im wyrośnie święta? Do kładzenia? Masz dwie ręce takie, jakie masz. Iść kłaść te ręce, w ogóle chciałeś dar, no iść może dar uwolnisz jakiś, może byś poszedł jakiś dar uwolnił. Jeden mój znajomy, taki pastor, jak się modlił o dary duchowe, od razu poszedł kogoś uzdrawiać. Na początku nie miał kogo, rozumiecie, kota spotkał chorego, uzdrowił kota najpierw. W ogóle był dobry w uzdrawianiu kotów. Na początku, wiecie, o co chodzi? Chodził, uzdrawiał koty. Potem się przełożył na ludzi, nie? Najpierw na kotach trenował. Tak? Po prostu. Jak już modlisz się o dar, tak? No to potem odważnie ruszaj z tym darem. Bo jak ten dar ma działać, jak ty nie ruszysz? Musisz ruszyć z tym darem do przodu. Rozumiesz? I to tyle na dziś, przyjaciele.